W większości krajów europejskich mamy do czynienia naprawdę z bardzo dynamicznymi wzrostami cen. Jeżeli wyciągniemy średnią dla 28 krajów, okaże się, że od 2010 roku ceny wzrosły tam o prawie 40%. W Polsce ceny mieszkań zachowywały się znacznie bardziej stabilnie i dopiero od roku 2017 faktycznie mamy mocniejszy akcent, mamy wzrosty cen. Jeżeli spojrzymy na dane Narodowego Banku Polskiego, to w największych miastach Polski też już mamy solidny wzrost. Pod koniec roku 2017 za mieszkanie używane, za metr mieszkania używanego trzeba było płacić prawie 7% więcej niż rok wcześniej. Możemy mówić już naprawdę o dynamicznych wzrostach, a za nimi wszystkimi stoją rekordowo niskie stopy procentowe. Bo jeżeli mamy niskie stopy procentowe, to i kredyty są tanie, no to powoduje, że Polacy też chętniej zaciągają długi mieszkaniowe i od roku 2017, prawie od początku roku mamy do czynienia faktycznie z rosnącym popytem na kredyty mieszkaniowe, no a wraz z tym rosnącym popytem na kredyty mieszkaniowe też zaczęły rosnąć ceny mieszkań. Osoby, które mają gotówkę, szukają jakiejś alternatywy dla swoich pieniędzy i bardzo często tę alternatywę znajdują właśnie w mieszkaniach na wynajem, stąd pochodzi bardzo duża część popytu na mieszkania. W roku 2018 spodziewam się kilkuprocentowej podwyżki cen mieszkań, myślę, że 5–7% jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście wszystko, jeżeli nasza gospodarka dalej będzie się dobrze rozwijała.